Inwestycja w Śmiechowie to największy projekt drogowy w skali miasta, który pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne we wschodniej części Wejherowa. Pierwszym etapem inwestycji jest rozpoczęta niedawno budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego. 16 kwietnia bieżącego roku prezydent Wejherowa podpisał umowę z wykonawcą prac na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Całość, czyli połączenie części Śmiechowa północnej z południową, szacujemy w tej chwili na około 70 milionów złotych. W przyszłym roku budowana będzie ulica Patoka wraz z trzema rondami łączącymi ulicę Gryfa Pomorskiego z drogą krajową nr 6. W kolejnych latach powstaną tunele pod drogą krajową nr 6 i torami kolejowymi wraz z dojazdem do ulicy Sikorskiego po południowej stronie miasta. Wybudowana zostanie także ulica Gryfa Pomorskiego na odcinku od ronda na ulicy Necla do ulicy Orzeszkowej. Proszę Państwa, w związku z tym, że rusza nowa perspektywa unijna, to oczywiście będziemy raz, że chcieli, ale też pewnie będziemy zmuszeni zakończyć cały ten układ drogowy do 2020 roku. Jest to być może długa perspektywa, jeżeli chodzi o odczucia mieszkańców, natomiast proszę sobie uświadomić jakby trudność realizacji tego drugiego etapu, w którym mamy dwa tunele, jedno rondo, czyli tunel pod drogą krajową nr 6 i pod torami kolejowymi. Przygotowania tej inwestycji trwały kilka lat, wymagały uzgodnień wielu instytucji, m.in. PKP, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, właścicieli prywatnych gruntów. Planowane inwestycje drogowe w dzielnicy Śmiechowo z uwagi na swoją wielkość podzielone zostały na etapy. Część dróg już została zaprojektowana, w innych miejscach dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji. Inwestycja będzie realizowana przez miasto Wejherowo wspólnie z powiatem wejherowskim. Oprócz tego pozyskiwane będą środki zewnętrzne.